Moi drodzy, moi mili, do tej pory pojawiały się na kanale dwa filmy dziennie, o 15 i 18. Dziś, jak widzicie, jest pierwszy o 11, no i będą dzisiaj trzy łącznie. Tak samo będzie, 15, 18 plus teraz, jak widzicie, 11. Ale to dlaczego? Dlatego, żeby was przyzwyczaić, ponieważ jutro będzie mocno. Jutro, słuchajcie, będzie przepotężnie. Także przygotujcie sobie jutro naprawdę cały dzień, serio. I zaczynamy o 11. Mamy dla was przygotowanego coś mocnego, petardę pewną. Także widzimy się dzisiaj, teraz, o 15, o 18 i jutro... Oczywiście o 11. Czekajcie na to, bo jest grubo. No, oj kurczę, wieczorem. Dobra, moi drodzy, czy jesteście gotowi? Szczerze? Szczerze? No właśnie, szczerze? Gramy w mapie, grę, którą na pewno znacie. Zasady za chwilę wytłumaczę, bo dawno jej nie było, więc pewnie niektórzy nie wiedzą, jak się w to gra. Ale głównie polega to na tym, że są dwie, powiedzmy, drużyny, dwa zespoły, dwa teamy, które nie wiedzą o swoim istnieniu nawzajem i jeden z nich tylko wygra. Wchodzimy każdy 200 zł do puli i za chwilę wylosujemy losowo, kto będzie, albo w mieście, albo w mafii. Pieniążki do wygrania. Opłaca się być w mafii. Najmocniejszy odcinek, bo do wygrania mafii. O kurde, ile szmalu! Głupie! Gotówka! Kupa szmalu, kupa. Słuchajcie, mafia chce zawinąć ten hajs, a miasto musi... Tak, ja wytłumaczę szybko, o co chodzi. Zasady są bardzo proste. Całość gry dzieli się na dzień i na noc. Noc jest okresem, w którym mafia może wykluczyć jakiegoś mieszkańca i tylko mafia podnosi głowę, mieszkańcy śpią i nie patrzą, nie podglądamy, takie są zasady, wszyscy jakby to akceptują. Ale oprócz tego mieszkańcy mają swoich funkcyjnych, którzy też budzą się w trakcie nocy i na przykład jest komisarz, który może wskazać na jakąś osobę i poznać, czy ona jest dobra, czy zła. W trakcie dnia dyskutujemy i głosujemy wszyscy wspólnie, kogo chcemy wyrzucić, więc mafia może blefować, może próbować nakłonić innych, żeby byli z nimi, albo może siedzieć cicho i udawać, że no, tutaj nie wie, o co chodzi. W trakcie gry dowiecie się tak bardziej szczegółowo, bo to jest dosyć proste, więc subskrybujcie kanał Czerwony Przycisk na moim paluchu i gramy w mafię o... Ile jest osób? 12? 2400 zł. Wygraje jedna drużyna, a w mafii są, jest trzech mafiozów, więc jak wygrają, to mają kupę szmalu po 8 stóp, a w mieście będzie 9 osób, więc troszkę mniej będzie na głowę, ale też jakaś... Ale łatwiejsza kasa teoretycznie, teoretycznie tak. Jest więcej miastowych, więc będzie mi łatwiej wygrać. Wujas jest prowadzącym burmistrzem, bankierem dodatkowo. No i co? Zaczynajmy! Długo trwały te przygotowania do odcinka, aż zapadła noc. Chciałbym, żebyśmy się lepiej poznali. Ja jestem bankierem, więc możemy się jakoś dogadać i dlatego chciałbym poznać mafię. Czy mafia się poznała? To proszę do stania. Teraz bardzo proszę, aby przebudził się ochroniarz. Ochroniarzu, wskaż proszę osobę, którą chcesz ochronić tej nocy. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, aby przebudził się komisarz. Komisarzu, o kim prawdę chciałbyś poznać? Jeżeli pokaże do góry, znaczy, że jest ok, jeżeli pokaże w dół, znaczy, że ta osoba jest z mafii. I teraz ponownie budzi się mafia. Skoro już się znacie, to możecie wskazać osobę, która ma nie dożyć dnia. Co to ma być? Dobra. Dziękuję bardzo. Nastaje dzień. W naszych grach bywa różnie, graliśmy już nie raz, ale czasem zdarza się właśnie ten moment, w którym mafia postanowiła nikogo nie zabić tej nocy. Ale to jest fart, nie? Że ochroniasz w tym momencie. Ochroniasz chyba na siebie, ochroniasz chyba na siebie. Na pewno na siebie, zawsze się na siebie daje na początku. No mikser nie da w tej grze, nie? Ja znałem i to nie tak? Dobra, słuchajcie, gramy o kasę. Nie bagaj. Trzeba ją wygrać, trzeba ją wygrać. Mogę powiedzieć, czy chcesz mi się wejść w słowo? Dziękuję. Dobra, to powiedz, co chciałeś powiedzieć? Gramy o kasę, jestem mieszkańcem. Proszę, niech komisarz mnie sprawdzi. Proszę, ochroniarz broni komisarza. I wygramy to. Poprowadzę was do zwycięstwa. Serio. Ja też się dołączę do was. Ja też. Dobra, lecimy wszyscy! Na kogo głosujesz w takim razie? Nie głosuję na nikogo. Nie na siebie. Nie. Tak zawsze jest przed wyborem. A trzeba na kogoś? Tak. Ja bym dał na mikser. Mikser masz głos na sobie. I teraz... Ale nie wiem czemu. I teraz w takim razie proszę, żebyś Mateusz, ty jako kolejny oddał głos. Matus. Dobra, jest Matus. Czy panowie, macie coś na swoją obronę? Nie. Pierwsza runda nie mam nic na obronę. Jestem z miasta, widać. Jestem niewinny i...
muszę nic zdecydować, ja wiem. Po prostu jesteś z mafii tą osobą, która jeszcze nie zrobiła żadnego przewinienia, ale do tego co dążyła, nie? Jestem najzwyklejszy mieszkańcy. O, mafia do ćwiczenia. Ja nie mam żadnych poszlak, ale jak powiedziała, że no, że mafia nikogo nie zabiła, to Matus powiedział, ale fart, więc ja kupuję na niego. Wniosek jest taki. W pierwszej rundzie takie poszlaki są najmocniejsze. To jest to. A czy ty masz podejrzenie, bo byli, że nie ty jesteś, kto jest z mafii? No ja chciałbym dać wam jakieś poszlaki, jakbym był jakimś komisarzem czy ochroniarzem, coś bym wiedział więcej, to bym wam powiedział, ale jestem zwykłym mieszkańcem miasta i nic nie wiem na ten moment, więc nic nie powiem. Dlatego lepiej się nie dobra, słuchajcie, zaczęliśmy od środka, czyli masz dwa głosy, tak. I Mikołaj ma jeden. Karol, na kogo ty zagłosujesz? Pusty głos na mikserkę. Czyli jest na mikserkę, jak się mikser śmiecha. Na mikser jest jeden, no to są dwa są już. No to patec. No to... To by było logiczne. No to marnie. Jak się patrzą na mnie wszyscy. Ja się nie patrzę, ja się nie patrzę. Ja też nie wiem, na kogo ja jestem mieszkańcem miasta. Odstrzelisz mnie, to powinien być jeden. Do mieszkańców. On się patrzy na hajs cały czas. Jak są dwie osoby, to dołożę trzecią jakąś. Jak to zrobić losowo? Szczerze? Ja ci mogę powiedzieć, jak zrobić losowo. Wydaje mi się, że to może być Krzychu. Ej, ale przez hajsik gra wskoczyła na zupełnie inny level teraz. No właśnie, muszę się zastanowić, dobrze na kogo zagłosować. Ja rozłożę odpowiedzialność. No zobaczcie. I po prostu oddam głos na Karola GJ, bo nie ma żadnego głosu. Dobra, Karol GJ. To będzie dobre usprawiedliwienie. Znaczy ja wam powiem, że nie mam żadnej funkcji. Jak chcecie, możecie mnie sobie zabić. Oddalamy się od wygranej, więc jakby nie typujcie mnie. A prowadzimy. Ja bym powiedział, że według mnie Werka i Kamil są czyści. Nie mam typu jakby na osoba, która jest niewinna, czy jest winna, bo Werka zawsze jak jest czysta, rozgląda się, kto tu dziwnie patrzy. Jak jest mafio, czysta, to się dziwnie udaje. A ja co zawsze robię? To? Ty też się rozglądałeś, więc ty zrobiłem takie myślenie. Skoro wytypowałeś dwie osoby, które trzeba bronić, to wydaje się, że jesteś z mafii, koleżko. Dobra kalkulacja, ale no niestety. My się nie przedstawialiśmy też do tego. Tak. Nie no, bo to jest taka wersja dzisiaj. Aha, kasowa. Bez przedstawiania gramy na kasę trachat. Mi się wydaje podczas tej rundy, że Patec nie jest z mafii, bo jest za grzeczny i nic jeszcze nie powiedział szczerze. Ale nie, to powiedział kilka razy. Po prostu już macie to wycięte w głowie, nie? Szczerze? Także akurat teraz Patrz na ciebie głosu nie oddam. Ale właśnie, no też nie mam totalnie na razie przez to, że są czyli za duże, na siebie, tak? Nie, za duże emocje są i każdy zarąbiście gra teraz. Totalnie nie mam typu póki co. Dobrze, tak, ale musi jednak musisz zdecydować. Jeszcze raz, ma ktoś po dwa głosy, czy nie? Matus ma dwa. Matus ma dwa głosy. Karol jeden i kto ma jeszcze? Minister ma jeden. Minister, Karol. Krzychu nie ma jednego? Nie ma. To tak bezpiecznie, żeby było. Masz jeden i nic, dobra? Czyli na Krzycha. I tyle. Totalnie bezpiecznie. Krzychu na to? Krzychu mi wygląda. Patet! O Jezus, tak, masz rację, odezwałem się! O, aj! Szczerze? Nie odzywaj się, jak jesteś nieproszony. Szczerze? Dobra, no co, ja... Ciężko wybrać kogoś i... Nie, co? Zostałeś oskarżony. Ciężko kogoś wybrać, kogoś. Krzychu, ja cię nie oskarżam, tylko oddałem głos tak, wiesz, neutralnie. Okej, okay, dobra, to nie ma gadki, no. Kasia. Ja też daję na trąbę, przepraszam, ale to dlatego, że też? Każdy no wie. Jeden głos tylko. No wiem, w sensie losowo na kogoś. Kto na trąbę? Rozumiem, czyli Maj. Czyli masz jeden. Jak sprytnie, że niby nikogo nie oskarżam, ale jednak zginty, tak. Nie? Dobrze, no. Ja daję do tego gościa. Go jumpa. Masz zobaczy, pokażesz nam. Gejot? Go jumpa? Gejota? Na gejota daję. Gejot, no. Źle to brzmi. Gejot ma dwa i Matus ma dwa. A? No to trzy. I Karol i Krzył. Ale mówię wam po matce, jak się zbawiamy, czy było. Dobra, zaraz będzie. Nie mam ukierunkowania tutaj żadnego, ale no... Na się. Nie, przykro mi, przyjacielu. 3-3, dobrze. 3-3. Ja ci nie wierzę. Wasza trójka teraz prawdopodobnie decyduje, chyba że wybierzecie sobie trochę innych osób. Najbardziej oskarżonymi osobami są GJ i Matus, nie? No na kogo głosujesz? Na 4-3. Nie, 3-3. 4-3. Kto na Matusa głosował? Kto jeszcze na Matusa głosował? Marta. Ta trójka. Tak? I on czwarty. Aha, jest, cztery. Dobrze, tak. Cztery. Mikołaj, na kogo głosujesz? Ja nie mam pojęcia, więc zagłosuję na Minimajka. Dobra, no i Berka. Ja głosuję na Matusa. A no tak, no dobra. Papel mieście wodne, miasto. Dobra, o, tak. Przyjaciel. Zacznijmy. Przepraszam, zasypam. Ochroniarz. Przebudź się i wskaż osobę, którą chcesz ochronić tej nocy. Dobrze, dziękuję. Komisarzu. Bardzo proszę, abyś wskazał osobę, o której prawdę chcesz poznać. Dobra, dziękuję.
Proszę, niech przebudzi się mafia i bardzo proszę, abyście wskazali osobę, którą chcecie zabić. Tak? Dobra, dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Mateusz, niestety nie będziesz prowadził już tej debaty dzisiaj. Ma taka przerażona, patrzcie na nią. Chyba, że nie przerażona. Kasia, sugerujesz coś? Nie, ja już jestem. Ale ja może tak. Powinniśmy zastanowić się, kto głosował na Matusa. Czy może być poszlaką? Czy jest poszlaką? Poczekajcie, bo Weronika tutaj trzy razy ma przerwane, no Weronika? Przerwane. Ja wam mówię serio, ja jestem mieszkańcem miasta i pozbawiliśmy, jako mówię teraz do miasta, pozbawiliśmy już sobie dwie osoby i mafia może wygrać, więc serio zastanówmy się teraz, na kogo możemy zagłosować. I jedyną osobą, która jest tutaj dla mnie w tym momencie podejrzana, która się nic nie odzywa przez całą grę, jest Karol, który tak samo w poprzedniej rundzie nic nie mówił. Więc... Ja? Tak, Karol. Więc... Właśnie teraz chciałem powiedzieć, ale Wujaszek mnie uciszy. Moją propozycją jest to, żebyś teraz coś powiedział i zdecydujemy. Ja chciałem zastanowić się wspólnie, kto oddawał głos na Matusa. Ale, czy może to być jakąś... Na razie jest... Ale każdy los informacja dawa. Taka, czy jesteś z mafią. Oczywiście, że nie jestem, tylko ja chcę się zastanowić, kto oddawał głos na Matusa, bo jestem pewien, że może nie wszyscy, ale jakiś mafioza na niego na 100% oddał swój głos, na 100%. Ja mi się wydaje, ja wiem chyba, miałam pewną poszlakę. Wydaje mi się, że mafiozą jest poczciwy Krzysiu. Nie! Serio, dwa razy miał takie zachowanie. Kiedy odpadał nasz mieszkaniec miasta, Matus, powiedział, sorry koleżko. I moim zdaniem to było takie, czemu się cieszysz, jeżeli jesteś... To nie było ucieszenie, właśnie to było, wiesz, taki sad. Tak? Bo coś mi się nie wydaje, Krzysiu. Szczerze, poza tym, nie wydaje mi się, żeby uczciwą osobę było stać na takie buty z dnia na dzień. I to jeszcze boss mafii. Znaczy, taką koszulkę jeszcze. Nie mam zielonego pojęcia, kto może być inny. Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze. W takim razie, ja chciałbym, żebyś ty, Krzysiu, się wypowiedział i jako pierwszy oddał swój głos. Moje intencje co do Matusa były naprawdę smutne. Ponieważ jest moim przyjacielem z miasta, ja pilnuję tych pieniędzy razem z nim. Szczerze, my chcemy je wygrać wszyscy razem, tak? Zastanawiam się, że nie odbić piłeczki po prostu. Proszę, może odbić. No, na kogo głosujesz? Dobra, odbiłam piłeczkę na Patyce. Dobra. Czyli na Patyce mają pierwszy głos? Nie jestem. Jak chodzi o kasę... Ja czuję zagrożenie z jednej strony. No, bo jest... Inaczej. Mam na... Problem będzie wtedy, kiedy odstrzelę Krzycha, a Krzychu nie będzie z mafii, ale wydaje mi się, że jesteś z mafii. Serio, jeżeli mamy podjąć jakąś decyzję i są jakieś tam słupki procentowe, wydaje mi się, że w tym momencie najwięcej procentowo szans jest to, że jesteś do Krzychu. Krzychu też głosował na Matusa, więc to też jakby zgadza się też z moją teorią. Też głosował tak, nie wiem, mi się tak wydaje. A kto jeszcze głosował ja na Matusa? Ja ci nawet też nie ufam. Ja głosowałam, ale to nie ja, ja serio. Ja też głosowałam i to też nie ja. Ja się zastanawiam. Czyli wy będziecie... Trójka i Krzysiu, tak? Trójka i Krzysiu na Matusa. Okej, czyli wiemy, jak robią tą poszlakę. Mateusz. Daję głos na Martę, bo Marta wydaje mi się, że jest z mafii. Jestem... To nie ja! A możemy Krzysiu na początku? Serio. Proszę, możemy Krzysiu na początku? Nie, nie, sprawdzę, czy mafia jest z mafii. Wydaje się, jesteś Marta z mafii? A Marta powie, że Marta jest z mafii. Nie! Ja mam grubszą rozkminę. No serio nie jestem! Ale dobra, spokojnie, mamy oddane dwa głosy. Jeden nie zna. Pateca, a drugi jest na Martę, tak? Ja mam apel. Jaki? Mogę? W szkole? Czy jest wśród nas komisarz? Jeżeli jest, to niech się ujawni. Według mnie nie ma komisarza wśród nas. Nie. Według mnie komisarzem był Trump. A według mnie niekoniecznie opłacałoby mu się ujawnić w tym momencie. Nie, według mnie nie ma. Patec jakby po prostu się ujawnił ze swoją opcją, więc teraz nie może dwóch osób bronić, więc komisarz jest bardzo zagrożony. Więc komisarz nawet jeśli jest, nie powinien się w tym momencie ujawnić, tak bezpośrednio. Moim zdaniem nie można dwóch osób chronić. Moim zdaniem nie ma komisarza. Nie pomogę. Dobrze, Weronika, na kogo ale głosujesz? Ale dla mnie Krzycho... No i ale czekaj. Na razie wystarczy. Na kogo głosujesz, Weronika? Proszę. Na Martę. Na Martę jednak, tak? Jednak nie Karol. Nie, bo się obronił. Czym się obronił? Karol się obronił? Strzeli tam jakąś gadką normalnie, a Marta nic nie mówi. A Marta zawsze jak jest mafiozą, to nic nie mówi. Nieprawda! A byłaś całą podwaliną mojej rozmowy, którą przygotowałem. No to zaraz się okaże i sprawdź się mieszkańca i pieniądze! Totalnie nie umiesz kłamać! Dokładnie, nie umiem kłamać! Nie umiem kłamać, ej, to nie szczerze? Jestem! Ja, oj, szczerze powiedziałem, ale dzisiaj po raz pierwszy przeklinałem na mafii, pogramy o kasy i naprawdę się stresuję. Jest dwa na Martę i jeden na Patece. Ja mam zawsze takie gdzieś tam przeczucie, tak miałem w poprzedniej do Pateca i
taka zmiana drobna w zachowaniu, co wyczuła właśnie też Weronika, bo jesteście w związku i się tak dobrze czujecie i zauważyłaś, że Karol zachowuje się inaczej, a w tym momencie też tak przestał dużo mniej mówić. I dużo obczaja co chwilkę. I ja powiem tak, i według mnie właśnie Trąba był komisarzem, tak. Tak mi się wydaje. Tak. Nie mamy komisarza. A skąd wiesz pan? Bo jestem z mafii, to wiem. Nie mogę wiedzieć, jak, nawet jak jestem z mafii. Nie, moim zdaniem się wydaje. Patrz, komisarz moim zdaniem jest, ale nie powinien się teraz ujawniać. No to jeżeli jest, to mało informacji wam podaję. Mamy głosować? Nie, komisarza nie ma w tej grze. Nie ma. Komisarza nie ma w tej grze. Myślę, że teraz nie decydujemy o tym, czy jest komisarz, czy nie. Tylko decydujemy, na kogo chciałbyś oddać głos. Na Karola, dobrze. Kasia, proszę oddaj szybko głos ty na kogoś. Na kogo chcesz i dajemy głos Karolowi. Znaczy nie, że oddaj na jego głos, tylko że będzie mówił. Nie, Marta, przepraszam, mam nadzieję, że tak wkurzasz zawsze. To nie ja, ale nie wiem, ale naprawdę nie wiem. Jeżeli umrzesz, a jesteś dobra, to przepraszam. Nie ma czegoś takiego. To przegrywamy no, kasę tam. To czemu nie posłuchasz mnie? Jak wiesz, że jestem mieszkańcem. Ale to jest głupie. Ja bym dała na krzycha. Znaczy właśnie nie wiemy, czy jesteś mieszkańcem, ale... Ja bym głosu na krzycha, więc ja... Jak wiem. Dobra, czy jest na Martę głos? Karol. Ja oddam swój głos na krzycha z nadzieją, że ty też oddasz swój głos na krzycha i że ktoś też odda swój głos na krzycha. Fatale. Ja oddam na krzycha. I to jest typowe działanie mafii. Słuchajcie, nie strzelajmy tak na ślepo, bo sobie tylko niszczymy szansę na przegraną. Ale szczerze, mamy was. Ale zobacz, w sensie możesz myśleć co chcesz, ale uważam, że w tym momencie ja jestem po stronie Pateckiego, bo wydaje mi się, że on super chce wygrać, bo widzę jego zachowanie. I wydaje mi się, że może mieć rację. Ja nie widziałem w ogóle, jak Marta się zachowywała, dlatego w ogóle no ja nie głosuję, bo mam cały czas ją zasłoniętą. A krzyka spoglądałem i faktycznie... Właśnie dlatego oddaję na ciebie głos, bo nie widziałem. Ale nie, już oddałeś głos, więc już nie wchodź Karolowi, dobra? Dobra. Możesz uważać, że oddaję teraz głos na krzyka, bo jestem z mafii, ale mogę też oddawać głos na krzyka, bo nie jestem z mafii i uważam, że on jest z mafii. I to jest moja linia obrony. Dobra. I... Czyli krzyku otrzymujesz pierwszy głos. Drugi głos. Marta? Ja głosuję na krzycha i jeżeli krzychu nie będzie teraz z mafii, to na Pateca. Ale ja jak będzie, w sensie, jak teraz będzie z mafii, to ty jesteś git. Ale jak nie będzie, to bym ci wtedy już czyli nie... Czyli podliczmy. Nie ma problemu. Mamy trzy oddane głosy na krzycha, tak? 3, 3, 1, 1. Mhm. Weronika. Już zagłosowałam na Martę. Dobrze. Czyli Mikołaj. Mi się wydaje, że to jest krzyku, bo takie typowe dla siebie mafijne spojrzenie. No, on się wstydzi bronić! On się wstydzi bronić! To jest czapkę! Dobra, czyli 4 na krzycha i... Dla mnie krzycho 99% i Marta podejrzliwa jest, znaczy podejrzana. Czyli krzycho, giniesz. Pokaż, kim jesteś. No to... Masz strata, nie? Nie jesteś na to gotowi. Właśnie... Nie masz. Bardzo proszę, aby tej nocy przebudził się ochroniarz. Wskaż proszę osobę, którą chcesz chronić. Dziękuję. Bardzo proszę, aby przebudził się komisarz. Komisarzu, o kim chcesz poznać prawdę? Ta osoba? Bardzo proszę, niech przebudzi się mafia. Wskażcie proszę, kogo chcecie zabić. Dziękuję. To była długa noc, ale powiem wam szczerze, że Patez nie grasz dalej. Okej. Czegoś się odzywać, bo jak widzisz... Ale co? Patez nie masz mój zwic. Karolku, kochany. Ten jak się uczepi mnie przez cały dzień. Myślałem, że ja i znowu, nie? Znowu nie będę mówił. Ale co chcesz Mike powiedzieć? Wydaje mi się, że Karol GJ, czyli pseudonim gangsterem jestem. Jest gangusem, to takim grubym. Dlaczego? Co, dlaczego tak myślisz? Czy przed chwileczką zagłosował i nie ochronił gangstera, czyli swojego kumpla, jeżeli to jest twoja logika? Nie miał wyboru. Miał, wystarczyło zdać głos na Martę. Byłby remis. A Martę też podjęła. I Martę mógłby, i dzięki temu mógłby ochronić kogoś z mafii. No więc poznam dlaczego. Gra zmyłki. Ej, Maksiesz, tak jak taki, jakby był w takim pokoju przyciemnionym. Obserwuję go i... Czyli ogólnie mówisz, że nie ma w tym logiki, ale czujesz po jego mimice, że jest gangster. Maga, ale pamiętaj, że tylko go widzisz, może to dlatego. To ja... To zostałeś oskarżony przez skarżyciela. On mnie zawsze oskarża, więc już nawet tego nie komentuję, ale dla mnie Kamil in Travel, w momencie, kiedy cieszyliśmy się, jak zabiliśmy mafię, zachował się tak podejrzanie. Na początku go broniłem przez to rozglądanie się. Ale właśnie chyba teraz... mówię, że nie możecie za bardzo reagować po takich akcjach, nie? Bo ja byłem zdziwiony, że krzykuje z mafii, bo dla mnie jego zachowanie w ogóle było totalnie
Chociaż okej, okay, to mogło być też to, no ale jakby... Nie oskarżam, tak? Ale jak się bronisz przed nim? Nie typuję jego, ale po prostu wcześniej go broniłem, więc jakby resetuję to bronienie. Teraz jest neutralnie. Rozumiem. Na Krzycha patrzyłem, bo było dla mnie to dziwne, bo Krzycho taki cichutynki, ale według mnie, moim poszlakom... Cały czas, Karol. Ja też chciałem powiedzieć, że nagrywamy filmik i wujas wspominał na początku, żeby nie przerywać, więc jakby wydaje mi się, że też gdzieś tam się tego trzymam. Być może mniej mówię, ale nie wiem, w sensie ja jestem z miasta po prostu. Kasia, jaką masz poszlakę? Ale to jest taka mała poszlaka, że zawsze Mike jak jest w mafii, to jest, jak nie jest w mafii, to jest taki cichutki, a jak jest w mafii, to tak gra dobrze i teraz tak... Mi się wydaje, że on nie jest w mafii. Tak, a też myślę, że. A on tak nagle na niego taką dobrą grę aktorską zrobiłeś, Majkę. Dobrze. I wydaje mi się, że chyba na ciebie zagłosuje, ale jeszcze nie wiem. Dobrze, to w takim razie Majkę, na kogo głosujesz? Mogę coś powiedzieć? Tak. Niech ktoś zamknie te drzwi, bo p***a znowu. Ja dalej nie trzymam się swojego. Ale jak się bronisz? Jak się bronisz? Nic nie wniosłeś. No nie mam nic do powiedzenia na ten temat. No to dobrze, na kogo głosujesz w takim razie? Powiedz M na Karola. Dobrze. Karol ma żaden głos. Kasia, na kogo głosujesz? No ja na Majka. Wydaje mi się, że dobrze. To po jednym głosie macie. Czyli jesteście wspólnie. Na kogo głosujesz? Ja się dzisiaj będę bardzo radykalnie trzymał. Czyli Karol. Dobrze. Czyli tutaj mamy jak gdyby jeden konflikt, który jest taki... Który ktoś się miesza. A tutaj mamy drugi jak gdyby, który nam się próbuje zbudować i jakiś zalążek jego jest. To jest konflikt jednostronny, ale trochę mnie dziwi tutaj, że mnie tak cały czas oskarża, jakbyś czasami był pewien, gdzie wiemy, że albo nie ma komisarza, albo się nie ujawnił, chyba że ty nim jesteś, to po prostu powiedz. Ale to by nie miało sensu, bo mnie oskarżasz, więc dla mnie to jest mega dziwne. Ja oddaję po prostu swój głos na ciebie, ale tylko dlatego, bo wydaje mi się, że nie jesteś komisarzem, a ja nie jestem z mafii. To, że cały czas mnie oskarżasz, to jest super dziwne. Ja głosuję na Majka. Majk ma dwa głosy, no i słucham. Daj mi ciebie. Dlatego na ciebie cały czas głosuję, bo mam... przeczucia, bez którego się trzymam. Komisarzem nie jestem, bo według mnie komisarz odpadł, ale można się przyznawać, tak? Do funkcji, którą się pełni, czy nie? No można. Tak, można. Ale jestem ochroniarzem. I od samego początku cały czas głosuję na siebie i podczas pierwszej rundy, kiedy ktoś nie odpadł, to byłem ja. No i co, okay. co to wnosi nie, do historii tego, że nie oskarża? Że ja się w tym bronię, bo ja nie jestem z mafii, bo jestem mieszkańcem miasta, jestem ochroniarzem i podczas pierwszej rundy się wybroniłem. A obroniłeś okay. Jeszcze kogoś? Nie, bo cały czas na siebie głosuję. Kurde, mam straszny dylemat, bo no. Mam takie przeczucie, że ta strona jest dobra i że to jest miasto. Serio mam takie przeczucie. Na początku myślałam, że Marta, ale Marta o dziwo strasznie jakby zareagowała i się tak zdenerwowała, aż że nie, nie jestem z tej mafii! Więc jej uwierzyłam! Bo chcę wygrać hajsik. Tak nie oskarżył Martę. Mike na nim wrzeszczał, że nie wykłamać, tak? A teraz zagłosował randomowo tutaj, tak? Ale ja strasznie jakbym podejrzanie reaguję na Karola, no. Karol... Ja nie jestem, serio. W sensie to, że Kamil tak mówi, nie wiem czemu się uczepił, ale zobacz na sam fakt, że jest ochroniarzem i głosował sam na siebie cały czas, to pokazuje jego skillsy w tej grze. Ochroniarz głosujący na siebie przez całą grę? Pozostawię to bez komentarza. Ja jestem z miasta, serio. Muszę to sprawdzić. Zostawiam. Dobra, czyli Karol ma dwa głosy na sobie, Mike ma dwa głosy na sobie. Poważnie, czy gracie po to, że się nie lubicie, czy po to, że chcecie dać hajs, więc zastanówcie. A najpierw Mikołaj. Ja oddaję głos na Mike'a. Na Mike'a, dobra, no. Nie wiem, Karola to nigdy nie wiem, bo on gra w lewo i w prawo za każdym razem porządnie. Michael. Super. Dobra, cisza. Dobra, to Karol pewnie. Dobra, Marta. Proszę, aby przebudził się komisarz. Komisarzu, wskaż osobę, którą chcesz sprawdzić. Dziękuję. Proszę, przebudził się ochroniarz. Wskaż, kogo chcesz ochronić. Dziękuję. Mafia. Wskażcie osobę, która ma nie dożyć poranka. Dziękuję. Budzimy się. Ale w mieście już nie jest tak kolorowo. Weronika. Dobra, najważniejsza runda teraz. I widzicie, to było tak, wiedziałem mafia, że jestem ochroniarzem, nie głosowała na mnie. To mogłeś właśnie wtedy kogoś obronić. Właśnie dlatego mówiłem, że bez to się nie... Rozdajmy sprawę, że nie obroniłeś żadnej osoby. Skillsy twoje w tej grze, Kamil, nie są za dobre i nie pomogą nam wygrać, bo przez to, że powiedziałeś, że jesteś ochroniarzem, to wiadomo, że mafia by na ciebie nie głosowała, więc powinieneś za wszelką cenę... Znaczy, pewnie głosowali na siebie, więc źle zrobiłeś, powinieneś głosować na kogokolwiek z nas. Masz rację. A czytanie jest... Jezu, to jest taka ważna runda, ja nie wiem. Ja też nie wiem!
pojęcia, co się to dzieje. W sensie, ja uważam, Weronika za dużo. Ja uważam, że Kamil gra źle. Gra źle i psuje nam grę, bo jednocześnie nie ochraniając nikogo i po drugie mówiąc, że ja jestem. Oprócz niego nikt nie miał tej poszlaki. No i Wera miała, ale później zmieniła na Martę, więc to jest tak, ale ja nie jestem z mafii. Ja byłem za Pateckim, głosowałem na Krzycha. No, ale on też nie. Ale patrzcie, jestem mieszkańcem miasta, jestem ochroniarzem i mówi na mnie, że źle gram i sugeruje, żeby mnie wywalić. To, nie, to oznacza, że może, że może być mafią. Ej, on dobra, na pewno jest z mafii. Wywalił, on nie jest ochroniarzem. Oczywiście, że ciebie nie wywalamy. Nie. Dobra, on jest z mafii. Nie, jestem z mafii. Oczywiście, że ciebie nie wywalamy, ale chodzi mi o to, że... Czekaj, czekaj, Marta, czekaj, no. Dobra, ja myślę, że tam się już nic nie wydarzy, bo się pobijecie tylko. Jakie masz poszlaki? Myślałem to, Marta, ale... To nie ja, chcę wygrać pieniądze, jestem gwiazda. Serio, przysięgam na mały palec. A na kogo byś oddała głos teraz, jakbyś miała? Nie mam pojęcia, chyba na Karola, bo on zawsze ma kąciki ust mu się... Więc tylko dlatego! Jezu, ale ej! Tylko dlatego! Poczekajcie, bo to jest serio ważna runda. Jest 5 osób, jest 2 mafiozów, sześć osób, 2 mafiozów, Kamil jest z miasta, ja jestem z miasta. Ja jestem też z miasta. No czyli to jest podwójna mafia! To mają rację! Mówię tylko na swoim przykładzie. Mafia w towarzystwie osób z miasta w poprzedniej rundzie zabiła mini Majka, który był z miasta. Ale nie! No czemu tak mówisz na mnie? No nic nie że to teraz ja, nie możesz tak. Gdzie tak zasugerowałem? Jezu, dlatego, że on zawsze tak gra i to nie jestem ja. Ale nie chcę głosować, bo się oburzę w tym momencie i czekamy dużo pieniędzy. Dobra, a ja nie chcę. Ale nie powiedziałem, że to jesteś ty. No ale tak zacząłeś sugerować, nie rób tak. Dziwna była ta. W jaki sposób zasugerowałeś? Że jesteś mafią. No że kto głosował na Majka? Znaczy Kasia gra całkowicie inaczej niż w poprzedniej rundzie, ale nie chciałem mieszać, żeby już nie rozpieprzać tych wszystkich trochów. Ale każdy gra zupełnie inaczej, bo za duże emocje są teraz. Może wcześniej nie była mafią, więc jakby teraz może być, ale no nie chcę tego oskarżać. No właśnie wcześniej nie bardziej zachowała jak mafia, a nie była. No, no. Ale bardziej miała takie zachowania. Ja bym szczerze za głosem Majka nie szedł, to może wydawać się teraz takie bardzo... Zwrócę wzrok wszystkich na siebie, ale mikser się strasznie dziwnie patrzy przez całą grę na wszystkich dookoła. Nie, ja po prostu staram się coś zaobserwować, ja nie jestem w mafii, ja jestem dobry. W sensie ja ci nie ufam, ale tobie nie ufam bardziej. Wydaje mi się, że Karol jest podejrzany. Mikser! I od razu odbił i od razu chce nam... To jest strasznie dziwne. Wiesz co, z najgorsze w mikserze? Ja nie miałem żadnej poszlaki, ale wydaje mi się, że to jest jedyna, jaką mam w tym momencie. To jest też dziwne, ale ja nie wiem. Ale jeśli już oddaję głos, to głosuję na Miksera. Dobra. Mikołaj, a ty? Na kogo zagłosujesz? Ja głosuję na Karola. Jeden. Marta. Nie chcę. Mi zależy na wygranej i cały czas do tego dążę. Chciałem tylko zaznaczyć, że próbowałem sugerować Kamilowi jakieś rzeczy. Nie posłuchał się. Spójrz na kąciki ust. No właśnie, ja muszę na tej odrzucie. Na ciebie, Karol na kogo? Ja na Miksera oddaję. Okej. Sorry. Na Karola, tak? Czyli odpalam. Nie, jeszcze Kasia. No i jak jest? Trzy... Jeszcze nie ma trzy. Ja chciałam dać na Miksera w sumie. Czy jest remis? Jest remis, tak? No i co teraz? No to teraz jeszcze powtarzamy głosowanie. I Mikser i Karol nie możecie brać udziału, ale możecie teraz jeszcze opowiedzieć przed finalnym głosowaniem. Bo będziecie oddawać reszta, czyli wasza czwórka, będziecie oddawać głosy pomiędzy Karolem a Mikserem. Czyli a w razie remisu odpadną dwie osoby. No ja myślę, że swoją linię obrony już przedstawiłem wielokrotnie i wiele razy. I powiedziałem wszystko. Jestem zły, że Kamil tak źle zagrał jako ochroniarz, ale jeśli zagłosujecie na mnie, to jest pewna przegrana. Bo wtedy będzie, jest na pewno dobra osoba i dwóch mafiozów, czyli trzy. No to jest decydująca runda chyba. Ja mimo tego, że sobie tutaj przez całą gierkę siedziałem tak dosyć cicho, to możecie mi zaufać, że jestem dobry. Dobra, więc Marta zagłosuje jako pierwsza. Bo dosyć jest skrystalizowane są głosy, więc chciałbym, żebyś ty zagłosowała, nie wiedząc jak reszta zagłosuje. No, Marta jest czysta. Ja pierniczę, dobra. No dobra, na ciebie. Na Miksera, dobra. Na kogo głosujesz? Jak Marta na Miksera, po tych wszystkich spojrzeniach w oczy, to na Miksera. No ja na Miksera tak jak na początku, dajmy. Miksera odpadasz. Kim byłeś? Kurna! Byłem mieszkańcem miasta. Dlaczego nie zlikwidowałeś? Co ty zrobiłeś? Czemu to? Koniec, odpadasz, no. Czyli wyrzuciliście likwidatora, który mógł zabić kogoś z mafii. O nie. Ja myślałam, że likwidator... Dobra, cisza. Bardzo proszę, aby przebudził się komisarz. Komisarzu, wskaż proszę osobę, którą chcesz sprawdzić. Dziękuję. Bardzo proszę, niech pobudzi się ochroniarz. Ochroniarz, kogo chcesz ochronić? Dziękuję. Proszę, niech przebudzi się mafia. Kogo chcecie wyrzucić w tył?
Dziękuję. Wszyscy się budzą. Ale dla niektórych ta podróż się skończyła. Proszę odejść. I nie patrz. I po prostu tak, nie, nie mówcie mu. Czyli wreszcie zagrał dobrze, ale tak. Za późno. Wreszcie zagrał dobrze, ale za późno. Nie mówcie mu. Ale co? Głosujmy, ale musimy... Nie wiem, bo będzie spróbować. Chyba, że mam nie. Ja chciałem, żeby to zrobiła, zrobił to za późno. Marta, kogo podejrzewasz? Karola. Dlaczego? No bo tak, po prostu jest. Dla jaj? Tak, po prostu jest. Zmanipulowałam już wcześniej, że bym zagłosowała na Mikołaja i nadal kącik się poddała, więc co? Doskonały argument. Wiem, że Kasia, znaczy nie wiem, mam nadzieję, że jesteś dobra i ja też wiem, że jestem dobra. Boże, jak oni sobie wieją nas pozwalą. Jak oni sobie wieją nas pozwalą. Teraz już bez podjazdu. Gdzie ja? No tak mi się wydaje, ale... No nie, ja nie wiem na niego, tak szczerze, bo on się zachowuje dobrze. Ja próbuję sobie przypomnieć, jak nasze poprzednie mafie wyglądały i teraz wygrałeś, tak, ja nie wiem. Potrzebuję drugiego mieszkańca, uratujmy to po prostu, bo jestem... Ja jestem, ale ty nie jesteś, no nie wiem. Już ci uwierzyłem. Ja chciałem, Karol, tylko dodać, że chciałem dobrze z Kamilem, tylko że za późno załapał, że powinien... Znaczy, właściwie to dobrze zrobił, tylko mafia też dobrze zagrała. Jakoś wyczaili, no to też była jakaś szansa była na to, nie? Ja jestem z miasta i chciałem, żeby Kamil głosował na kogoś innego. Gdybyś wybrał Martę czy Kasię? No to silnie wiesz! Silnie wydaje mi się, że Marta mnie cały czas oskarżała, więc dlatego ja dam nie, no, nie zamawiam się. Jeśli jesteś mieszkańcem i nas rozwalą, to po prostu już wolę zaryzykować Martę i to przegrać. Ja wybieram Martę. Ja wybieram Karola zaraz. Karol? Marta. Kasia? Marta. O! Mafia! Ja nie wiem, to było tak obvious, że Karol i to było tak proste moim zdaniem. W ogóle zero fokusu. Wiedziałem od samego początku. Zero fokusu, jak się. To, że dla was było obvious, nie zmieni tego, że z Kasią po prostu ograliśmy. Ograliśmy. I krzyku jest z wami. I krzyku. Ja byłem przynętą. Krzyku był przynętą. To się tak wydaje, jak jesteś. To się tak wydaje wam. A później jak jesteście tu. Na przykład mi się wydaje, że miałem super trudne zadanie, że to Martę przekonać. Ale dla mnie to jest nieprawdopodobne, że znowu się nie taka sytuacja, że takie ikony właśnie jak Patec, a teraz jak Karol, nie są po prostu dla zasady sprawdzane, nie? A kto był komisarzem? Karol w tej grze. Ja, Rąba. To dobrze cię wybraliśmy. Karol w tej grze powiedział tyle słów, co wszyscy inni razem. I nadal siedział na stołu. Ale właśnie dzięki temu, że powiedział, to na początku jak na ciebie miałem podejrzenia, to potem zacząłem tak... Ale ciebie zrobił mocno, no. Ciebie, ale ciebie zrobił. Ale zrobił mnie zdrowo. Musisz tam gdzieś... Ale tak wiem, co to zrobił. Nasze typowanie Kasia było naprawdę 10 na 10. Ale nie rozumiem jednej rzeczy, nie? Patrzcie, wiedziałeś o tym, że będzie remis i że decydował będzie on. No czemu nie dałeś remis? Ja musiałem zagłosować na Kasię tak naprawdę, jakbym był z miasta. Tak. Bo Marta było bardziej prawdopodobne, że jest z miasta, tak mi się wydaje. Ale... Czy ogólnie ty podejmowałeś głos, czy Karol zginie na pewno? Czy miałeś pewność, że nie będzie remisu, to zginie Karol, nie? Była taka sytuacja, Karol, że ty zacząłeś się tłumaczyć, że oddajesz głos na Krzycha. I to było wtedy tak oczywiste. Powiedziałeś, że słuchajcie, ja oddaję głos na Krzycha. I wtedy właśnie powiedzieli, że nie dlatego, że jestem z mafii. Czy... I w tym momencie to już było tak, moim zdaniem to było tak pewne. Karol, byłeś do odstrzału kolejny. Dlatego leciałeś w tej nocy, bo byś wszystkim przekonał. Zauważyłeś? Ty też jesteś taką osobą, która umie przekonywać i od razu wiedziałem, że muszę cię odstrzelić. Wiedziałem, że jak go zmanipulowałem po to, żeby zagłosował na kogoś innego, to zaczęła go teraz odstrzelić, bo na pewno dał na kogoś głos. Ale ładnie zagrał, ale musiał dać na kogoś, musiał dać na kogoś. Krzyk 800 zł. Krzyk 800 zł! Dobrze, Krzyk! Za to, że mnie odwalili, nie? Siedzimy się takie buty ma. Ładnie poprowadzona też runda w Wujaszku, fajnie tutaj grałeś od lewej do prawej. To po stówce, nie? Za prowadzenie? Nie może tak być, bo je przekupicie, to nie? To Krzychu najlepsza gra. Tak, więc moi drodzy, subskrybujcie kanał Czerwony Przycisk na moim paluchu, będziecie na bieżąco i dawajcie znać, czy chcecie więcej odcinków, na przykład za większe pieniążki. Nie. A dzisiaj Marta dziękuję, wygrała. Bardzo dziękuję, bardzo mi pomogło. Dziękuję. No, każę powiem ci, że jestem na ciebie strasznie wściekły. Nie wiem, to miałam takie głowie, o Boże, zabije mnie, nie wiem. Była mega fajna gra, serio, podoba mi się, grajmy na kasę. A ja się nie zlepię.